Cześć, witam wszystkich z tej strony Kerdys i zapraszam was na kolejny, 10 odcinek z serii Zagrajmy w Lost Eidolons. I tak, moi drodzy, po raz pierwszy zrobiłem w tej grze to, że pominąłem w odcinkach jakąś część gry. Tak jak wspominałem w dziewiątym odcinku, mam zamiar wszystkie takie poboczne aktywności w obozie, które niepotrzebnie tylko zabierały czas, pominąć, żebyście nie musieli tego oglądać ze względu na to, że w większości to pierdółki. Bo owszem, dzięki takim pomniejszym zadaniom poznajemy troszeczkę lepiej naszych towarzyszy broni, naszą drużynę, ale no mimo wszystko to polega głównie na rozmowach, w dodatku bez jakiegokolwiek podkładu ze strony aktorów i tak naprawdę niewiele to wnosi, jeśli chodzi o rozgrywkę, i też nie są to zbyt ciekawe jakieś tam zadania. Może rozmowy same w sobie mają jakieś takie fajne smaczki, mi się kilka spodobało, ale nie są jakieś to takie, nie wiem, przełomowe rozmowy, które gdzieś tam by mocno dotyczyły, nie wiem, świata czy już chociażby nawet samych postaci, po prostu takie small talki, że tak powiem, nawet zadania w obozie już nie dotyczące takich samych rozmów, ale po prostu zadania poboczne, może tak je nazwijmy, też polegają tak naprawdę na chodzeniu od bohatera do bohatera bądź na przeszukiwaniu obozu pod kątem jakichś tam, nie wiem, zaginionych rzeczy, które musimy odnaleźć. Nic ciekawego, mechanika w tym zakresie nie jest rozbudowana. Także to jest taki minus gry, którą ja widzę. Co wam mogę powiedzieć, co się działo w międzyczasie, jeśli na przykład ktoś byłby zainteresowany? To tak, z Karin rozmawialiśmy i kiedy do niej podeszliśmy, to spuszyliśmy króliki, na które polowała. Właśnie tego dotyczyła rozmowa, czyli jej umiejętności łowieckich, tego, że się ich uczyła od dziecka i tak dalej. Robert narzekał na brud w obozie i że co chwilę ktoś coś gubi. Z Robinem porozmawialiśmy na temat jego podejścia do walki, żeby się już nie starał tak jak na siłę, że tak powiem, udowodnić wszystkim dookoła, że jest dobry w tym, co robi, i zakończyliśmy quest w ten sposób z żołnierzami. Z żołnierzy dotyczyło jedno zadanie, z jednym z nich rozmawialiśmy nawet bodajże z tym, zadanie od Marcel, która przybywa tutaj. Od niej zadanie polegało na tym, że ktoś tam się nocą pomiędzy namiotami w obozie przemieszcza bez żadnych pochodni, że jest to dla niej podejrzane i niepokojące. Musieliśmy łazić od postaci do postaci, wypytywać ich, czy ktoś coś widział, czy ktoś coś wie. Właśnie między innymi z jednym z tych żołnierzy rozmawialiśmy, też z Roberem i z kimś tam jeszcze, i koniec końców okazało się, że to Linard po prostu łaził dookoła namiotu Marcel, bo po prostu jej strzelił. Tak? Patrolował jej namiot bez pochodni, żeby w razie czego potencjalny napastnik nie widział, że on też się czai w pobliżu i jest po prostu gotowy do obrony swojej szefowej. No, więc zadanie polegało na chodzeniu od postaci do postaci. Porozmawialiśmy też z Serą, właśnie z samym Linardem. Głównie wątki dotyczyły w przypadku Sery tego, czy żałuje, że zabiła swojego męża Linarda, co tam sądzi o poprzedniej walce i o nowej postaci, która dołączyła do naszej ekipy. Z takich ciekawszych innych rzeczy to tak... Porozmawiałem sobie z Gabrielem, który jest nową postacią w naszym obozie, ale o której się dopiero dowiedzieliśmy, kiedy do obozu weszliśmy. Po prostu potencjalny nowy towarzysz. Nim jeszcze nie zostanie, bo nie zdobyliśmy jeszcze w pełni jego zaufania. Z Francisco pogadaliśmy, ale już nawet nie pamiętam dokładnie o czym. Same jakieś duperele. Z Andreą podobnie. Clara to jest nowa postać. Trochę chyba ważniejsza dla fabuły, aniżeli Gabriel, bowiem Clara pomogła naszej drużynie w poprzednim odcinku podczas zdobywania Ali. Miasta ponoć bardzo ciężkiego do zdobycia. Clara natomiast po pierwsze pomogła nam podczas oblężenia, kiedy to podpaliła zbrojownię i odwróciła w ten sposób uwagę obrońców. A po drugie zakradła się do lorda danej miejscowości i podstępem po prostu zmusiła go do wydania rozkazu swoim, znaczy podstępem, po prostu podstawiła mu nóż pod gardło i kazała, żeby rzucił rozkaz do swoich ludzi porzucenia broni. No i dzięki temu wygraliśmy, chociaż sama walka też przez nas była wygrana. Kolejne zadanie wiązało się z Leonem. Aha, i z Clarą jeszcze nie rozmawialiśmy. Podejrzewam, że za chwilkę, jak ruszymy z fabułą do przodu, to ta rozmowa się pojawi. Z Leon dał nam zadanie dotyczące zagubionej książki
którą dostał od swojej mamy i w której było zdjęcie czy tam obrazek przedstawiający jego mamę. Po prostu trzeba było tą książkę znaleźć. No nie będę wam tutaj opowiadał taki pierdołowaty quest. Aha, no i co najważniejsze z takich... No w sumie najważniejsza rzecz z tych wszystkich, które się działy, wybudowało nam się już tutaj pole treningowe. Nasi, możemy już z naszymi towarzyszami nie tylko jeść posiłki jako taką opcję pogłębiającą relacje, ale możemy też z nimi wspólnie ćwiczyć i też wtedy z nimi toczyć rozmowy. Też można w ten sposób te relacje pogłębiać, to jest, podejrzewam, istotne z jakiegoś względu. Jak widzicie tutaj po prawej mamy ten poziom jakby relacyjności. Najmniejszy mamy z Gilbertem, troszeczkę z Linardem. Najlepszy mamy z Karin, o dziwo, bo dopiero niedawno do nas dołączyła. A z ekipą, z którą Iden znał się od dzieciaka, bądź jeszcze z wcześniejszych lat, zanim zaczęła się w ogóle fabuła rozgrywki, to wcale nie mamy jakiejś wielkiej. Zobaczcie, Gabriel, który dopiero dołączył, ma z nami lepsze relacje, aniżeli taki Francisco, którego znaliśmy od dzieciaka, czy taki Robin, którego poznaliśmy też zdecydowanie wcześniej, aniżeli całą resztę. Więc ta mechanika jest taka średnia. No ale wracając do tematu pola treningowego, pola treningowego, to u mistrza broni, że tak powiem, zbrojmistrza, nie wiem jak tutaj dokładnie to przetłumaczyć, po prostu trenera, dajmy na to, będzie chyba najwygodniej się w ten sposób posługiwać jego rangą. Nakazaliśmy kilku członkom naszej drużyny ćwiczyć poszczególne umiejętności i najbardziej będzie to przydatne w przypadku Andrei, która nie mogła awansować na lepszą klasę, bowiem zabrakło jej umiejętności. Zmieńmy sobie postać, w ogóle nie chciałbym, żeby to mi się tu wyświetlało, czemu się... O, dobra. Zabrakło u Andrei umiejętności... No. W osiągnięciu rangi wyższej ona miałaby awansować na warriora, na wojownika lepszego niż fighter, bo fighter też można tłumaczyć jako wojownik. Zabrakło jej umiejętności posługiwania się mieczem na odpowiednio wysokim poziomie, mieczem lub toporem. Ona topora wcale nie korzysta, z topora wcale nie korzysta, z miecza już tak, ale ja u niej często wykorzystywałem łuk w trakcie walki. No więc dla Andrei poleciłem ćwiczenia z mieczem i mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli ją wkrótce awansować. No i w zasadzie skrótowo rzecz ujmując, 7 minut około to wszystko opowiedziałem, co robiłem wcześniej. Podejrzewam, że gdybym miał to wszystko pokazywać w ramach odcinka, to by cały odcinek na to zszedł i znowu by cały odcinek polegałby na paplaniu i na niczym ciekawszym nałożeniu od postaci do postaci, więc myślę, że dobrze, że to zrobiłem. No i możemy ruszyć dalej. Musimy porozmawiać z naszym sługą i podejrzewam, że on nas skieruje dalej do kolejnych rozmów już z tą chyba Klarą, ona tak się nazywała, tak? Dobra, możemy też dzięki naszemu słudze przejść przez ceremonię wyznawania, to tak można byłoby przetłumaczyć, czy ceremonię awansowania. W ten sposób można byłoby to dosłownie przetłumaczyć, natomiast ceremonia polega na tym, że rozdajemy nowe klasy naszym towarzyszom, ale już to wszystko zrobiłem ręcznie, więc chyba nie ma potrzeby przeprowadzania takiej ceremonii, ale zobaczmy, co się stanie, jak to kliknę. Mamy jakąś scenkę. Through all of your efforts, we were able to retake Alice without much injury. Can't say I saw it coming, but I'd like to extend my thanks to Artemisia's finest mercenary, Clara, for lending us a hand. This victory belongs to each and every one of you. And something tells me it won't be our last. On that note, I have one more thing I'd like to tell you all. Okej, no to wszystko zrobiłem. I przyznaliśmy klasy właśnie tym postaciom, które widzicie. Natomiast Iden wspomniał w trakcie swojej rozmowy motywacyjnej, że Klara bardzo pomogła im w poprzednim zwycięstwie, co było faktem, aczkolwiek podlizał jej się konkretnie. No, dobra, tak. Everyone, get as much rest as possible before we head back to Castilian. No i wypocznijcie sobie. O, dobra. Mamy rozmowę pomiędzy towarzyszami.
Okej, mieliśmy rozmowę między Marcel i Linardem i Gilbertem, a Francisco, skrótowo rzecz ujmując, Marcel, inaczej, Linard zareagował specyficznie na awans Marcel na kapłankę, że z inkwizytorki stała się kapłanką Marcel, powiedziała mu, żeby przestał na nią patrzeć takim, jakby to przetłumaczyć, takim litościwym wzrokiem, że takim w zasadzie negatywnie litościwym, takim żałującym, że tak powiem. Jakby Linard żałował tego, że to się wszystko potoczyło w ten sposób i żeby uświadomił sobie tego, że ona nigdy wcześniej nie była, nigdy wcześniej nie czuła się tak dobrze ze sobą, jak właśnie w tym momencie. A rozmowa z Gilbertem i z Francisco polegała na tym, że Francisco próbował w jakiś sposób tam zagadać Gilberta, że o to, że został czarodziejem, na co Gilbert go trochę tak podpuszczał, że zaraz go w coś dziwnego przemieni. No takie smutulki niewielkie. Dobra, ale to w sumie fajnie to można rozgrywać w ten sposób troszeczkę fabularnie, aniżeli klikać tylko po prostu w awans w okienku, bo to po prostu, jak powiedziałem przed chwilą, fabularnie lepiej wypada. Mogę tutaj też ustawiać plan treningowy. To tak na szybko wam pokażę, kogo tutaj przedzieliłem do ćwiczeń. Andrę właśnie do ćwiczeń mieczem i tarczą oraz do ćwiczeń w lekkiej zbroi, bo poza jakby tutaj możecie sobie zobaczyć, można wybierać z tej kategorii po lewej stronie, co dana postać ma ćwiczyć i... Aha, i tutaj do tej pory, do tego momentu ciągnie się ta pierwsza kategoria, czyli cała ta lewa strona oraz to mamy magię elementarną, żywiołów można by powiedzieć, magię światła, magię ciemności. No i potem też można wybierać w korzystaniu z jakiej zbroi ma się dana postać też ćwiczyć. I tak, u niej wybraliśmy miecz, tarczę i zbroję skórzaną, u Robera włócznie oraz... Nie, przepraszam, magię światła. U Rubera też to było kluczowe z tego względu, że on w przyszłości będzie szedł trochę inną ścieżką niż Francisco czy Eden. To mogę wam później pokazać. Dlatego u niego tą magię światła wzięliśmy oraz zbroję płytową. U Karin łuk i zbroję płytową. Mimo, że teraz nosi zbroję skórzaną, to też wam wytłumaczę czemu. Marcel... magię światła i ciuchy zwykłe, Leon, topór i zbroję skórzaną. To wam pokażę klasowo, czemu tak wybrałem, skoro już przy tym byliśmy. To tutaj jest. I tak, u Rubera będziemy szli w Templariusza, bowiem Francisco zostanie vanguardem, nie wiem w sumie jak tutaj to przetłumaczyć, ale takim bym powiedział obrońcą. Eden natomiast ma tutaj ekskluzywną dla siebie klasę jakiegoś władcy, tak? Można chyba tak przetłumaczyć Overlorda. Dlatego u Rubera chciałem pójść w Templariusza, a żeby on mógł zostać Templariuszem, no to musi też między innymi mieć magię światła opanowaną przynajmniej na trzecim poziomie. No i włócznie na 8, zbroję płytową na 8. Takie są wymagania dla tej klasy, pomijając już sam poziom, bo to w rozdziale 17 dopiero będzie odblokowane, więc jeszcze trochę czasu mamy, zanim nasze postacie wskoczą na te już swoje ostateczne klasy. Natomiast w przypadku Andrei, nie, w przypadku Karin, wzięliśmy sobie zbroję płytową, bo jest to wymagane dla snajpera, tak można to przetłumaczyć. No, snajperów raczej, o snajperach raczej myślimy w przypadku nowoczesnej broni, tutaj mamy łuki, no ale dosłownie sharpshooter to jest snajper i ona musi mieć tutaj opanowane doskonale łuk i zbroję płytową na 8 poziomie, nie skórzaną, więc te treningi ze zbroi skórzanej będą dla niej bardzo, zbroi płytowej będą dla niej bardzo ważne. Dobra, przejdźmy dalej. Commander Eden. The extensions you requested to the training ground have been completed. Good to hear. I'll go see for myself. Oh, before I forget, do you happen to know where the mercenary Clara is staying? She said she wanted to inspect the training grounds as well. I believe she's there now? Right. Let's get this over with. Tak, myślałem, będziemy musieli sobie pogadać z kolejną postacią. Musimy jej poszukać na polach treningowych. Ja już tam byłem, nawet byłem koło niej, no ale wtedy nie chciała gadać. Musieliśmy pogadać najpierw ze sługą, żeby móc z nią porozmawiać. You have a habit of popping up in unexpected places. I could say the same to you. I came to Alice expecting Isoro. Imagine my surprise when I found you and your little ducklings playing hero.
Do you go out of your way to be demeaning, or does it just happen? Oh, did I hurt your feelings? Are you gonna cry like that time in the misty woods? Oh, gods. Don't even remind me. Baby's first monster call, wasn't it? Gods, I still remember how cute you all looked. Knees shaking, weapons trembling. Go ahead, laugh it up. As I recall, this particular baby saved your ass. How could I forget after all the fuss you made about it? Are you finished? No, I could keep this up for days. But go on. I just wanted to say, regardless of why you're here, I'm glad you are. Gasp! The hero confesses his true feelings? Let's not get carried away. Suit yourself. So long as you keep your word when it comes time for my meet with Isara. Okej, jeszcze musimy porozmawiać z nową postacią obok Klary, z Johanną, ale z nią miałem wrażenie, że już mieliśmy do czynienia wcześniej, ale to może ją mylę z kimś z ekipy Ballastara. Podsumowując na szybko rozmowę z Klarą, głównie polegała ona na wzajemnym, a czy inaczej, Klara wyśmiewała i przekomarzała się z Idenem, bo wspominali trochę przeszłość, podczas której też Klara wyśmiewała i przekomarzała się z Idenem i w zasadzie zakończyła rozmowa się tym, że Klara wciąż ma nadzieję, że przedstawimy ją generałowi Isoro. No i tyle. Iden w międzyczasie zdążył powiedzieć, że niezależnie od wszystkiego cieszy się, że ona się tutaj znalazła, no i tyle. Hello. Dobra, co tam, Johanna, kim jesteś? Oh, you're a new face. Ah, meet Joanna, the brains to my brawn. If that's the case, you owe her a raise. It's a pleasure. She, doesn't talk much, does she? Maybe not, but when she does speak, the only thing that leaves her mouth is sound advice. It's thanks to Joanna that we even made our way to Elyche to begin with. Aha. I should have guessed you had some help cooking up that little scheme. Well, take care. I have a feeling I'll be seeing you around. Okej, pogadaliśmy też z Johanną, która, jak ją przedstawiła Klara, jest mózgiem dodanym do jej mięśni. Czyli trochę sobie tutaj ujęła, ale ogółem Johanna jest po prostu jej taką prawą ręką, która dużo planuje, która między innymi sprawiła, że Klara znalazła się w Elyche i nam pomogła. Iden znowu się przekomarzał trochę z Klarą i w zasadzie powiedział na koniec tylko, że fajnie, że tu jest. Już do Johanny, która wcale z nami nie chciała rozmawiać, bowiem jest typem milczka i to takiego chyba patologicznego milczka, z którego ktoś do niej bezpośrednio mówił, ona nic. Trochę takie niemiłe. No ale dobra. Możemy w końcu opuścić obóz. Mam już 20 minut odcinka i tak zajęło mi to więcej niż chciałem, ale dobra, ruszamy dalej. I trafiamy, z tego co widzę, do Kastylian i będziemy szli do jakiegoś Kolis. Pewnie kilka scenek przed nami, tak, rozmowa z Isoro, z generałem Isoro, podczas której, jak widzę, przedstawiamy mu Klarę. Well done. I knew you wouldn't let me down. It was just beginner's luck, sir. The town was cooperative, and we captured Lord Carlos faster than I expected. On that subject. Well, to tell you the truth, sir, we had some help. It wasn't me who captured Lord Carlos. Allow me to introduce you to one of the most skilled mercenaries I know. This is... Clara, sir. It's very nice to meet you. I wish to fight alongside you and your army. Well, there you have it. Oh ho! So you're the one I should be thanking, eh? Tell me then, why join our merry little band? This is the best army in Artemisia, right? The best, you say? Ha! Well, I certainly hope so. Is that your answer, then? Join the best to become the best. Pardon my bluntness, sir, but I already am the best. That being said, there's only so high a mercenary can climb. I want the chance to make my own destiny. Your own destiny? I want a future that's not shaped around the needs of other people.
to live for myself and myself alone. Sir, that's my answer. I want to become nobility. Help me do that, and I'll be the best ally you ever made. If that's what you're after, I'll tell you right now, it won't be easy. They say the reason your troops keep winning is you select people by merit, not birth. Give me the chance. I'll prove my worth and then some. I'll just bet you will. I'll speak with you after I review the report from Alice. Now, if you wouldn't mind stepping out for a moment. Of course. Thank you, sir. So much for needing an introduction. Seemed best not to beat around the bush. Right then. You've brought back quite the talent. Not exactly by choice. It'll be a few days before we move again. Take the time and rest your troops. Where are we off to next, sir? Collis. You'll rendezvous with Ballastar there. Yes, sir. I expect another rousing success from you, young man. Okej, nie wiem, czy zdążę wam przetłumaczyć, czy wytłumaczyć, co się działo w tej scence, bo podejrzewam, że będziemy mieli następną. No właśnie. Kilka dni później po rozmowie z Isorą. Loyal people. Deep ties to the former royal family. It's because of that loyalty that the Empire came down on them so harshly. Yeah, I've been there a few times. It's grim. You can feel the past hanging over everything. War changes a place. Especially when virtue is rewarded with suffering. So what's the mission? Take the town, free the people, that sort of thing? On a surface level, yes. There are many forces in Artemisia fighting against the Empire right now. However, if we don't work together, they'll snuff us out one by one. If we want to survive, we'll need more than an army. We'll need a movement. That may not be easy. People fight for different reasons, even within our own ranks. And that's why we're headed to Collis. Pardon? There are rumors that Benaria's last surviving royal is hiding somewhere in the town. If we can find him, put him back on the throne, it would make a strong rallying cry. I thought the royal family were all wiped out. As did I, until I saw this. It's the seal of House Orseo. One of our spies found it in Collis. Said he won it in a card game from a drunk. I'm certain that the heir to Benario is here, and whoever they are, it's time they stopped hiding. Okej, okay, mamy ciekawy rozwój fabularny. Zobaczmy, czy wam dam radę przetłumaczyć, czy zaraz będziemy mieli kolejną scenkę. No, ale ogółem... Dobra, mamy walkę o miasto. Towarzyszy nam też tutaj ekipa Ballastara. Naszych jest 10, czyli w zasadzie kogoś będę mógł podmienić bodajże na Klarę czy na kogoś innego. Zaraz się przekonamy o tym. No ale wracając do tematu, rozmowa Idena z generałem Isoro polegała na przedstawieniu Klary, która prosto z mostu powiedziała, że w zasadzie zaciąga się do armii Isoro. Na początku troszkę mu tam, że tak powiem, się podlizywała. Mówi, że chce się dostać po prostu do najlepszej armii w Imperium. No ale potem zaraz przeszła już do walenia prosto z mostu i powiedziała, że dzięki pomocy Isoro chciałaby w przyszłości dostać się do klasy arystokracji, zostać arystokratką, bowiem ma już dosyć życia dyktowanego potrzebami innych. Chciałaby żyć po prostu sama dla siebie, no i właśnie ma jej to umożliwić walka po stronie Isoro. No a potem w zasadzie Isoro po prostu powiedział Idenowi, że niech jego wojska odpoczną, bo za kilka dni wyruszają do Collis. Przed Collis spotkaliśmy się z Ballastarem.
Które będzie nam tutaj towarzyszył w walce. I Collis będzie o tyle specyficzną walką, że Collis było miastem do końca wręcz broniącym się przed armią imperatora, obecnego imperatora, kiedy ten zdobywał władzę na świecie. No i było bardzo wierne poprzedniej rodzinie królewskiej. Imperium ogółem całe to miasto bardzo surowo potraktowało. Natomiast chodzą pogłoski, że w Collis, w tym mieście, wciąż przebywają, gdzieś ukrywają się potomkowie poprzedniego rodu królewskiego, pomimo że oficjalnie wszyscy zostali zamordowani przez obecnego imperatora. No ale jakiś szpieg Balastara po prostu wygrał w karty pieczęć chyba właśnie tego rodu Orsio, o którym mówił Balastar, czyli najprawdopodobniej tej poprzedniej rodziny królewskiej w Benerio. Nie wiem, czy to jest nazwa całego imperium, czy to jest, nie, Artemezja, to jest nazwa całego landu, czy tam świata. Czy też świata Benerio, natomiast to jest chyba cały ten region, w którym się teraz obracamy, no bo imperator podbił więcej niż jedno królestwo i stworzył całe te swoje imperium. No i naszą misją jest po prostu podbój Collis, dotarcie do tej ukrywającej się rodziny królewskiej, czy do tam do jednego członka z tej rodziny królewskiej i sprawienie, by stanął on na czele całego ruchu oporu, nie tylko paru frakcji buntowników, tylko żeby właśnie nadać całej tej rebelii jakąś konkretną twarz, która mogłaby zjednoczyć wszystkie grupy rebeliantów pod jednym sztandarem, co mogłoby się przerodzić w faktycznie konkretne zagrożenie wobec całego imperium. Dobra, no to w zasadzie tyle. Mamy tutaj przeciwnika Lorda Enrique, właśnie widzę. Wcześniej mieliśmy Carlosa, wcześniej był Rodrigo, więc mamy trochę takie hiszpańskojęzyczne tutaj nazwy, przynajmniej tych lordów, no bo nasza ekipa jednak, może poza Francisco, normalnie brzmi, że tak powiem, nie po hiszpańsku. Andrea też może jest trochę takim latynoskim imieniem, ale cała reszta raczej mi tak nie brzmi. Więc specyficzna sprawa, że arystokracja ma właśnie hiszpańskojęzyczne imiona, przepraszam. No ale dobra, przejdźmy już do formacji. Coś tu wymaga naszej uwagi, czarodzieje wymagają naszej uwagi. Czy my możemy wystawić kogoś więcej? Nie wygląda mi na to, nie widzę nigdzie takiej opcji, żeby na przykład podmienić jakąś postać, czyli Klara nie będzie bezpośrednio naszym tutaj wojownikiem. Jakbyśmy zrobili tak, a nie. Dobra, nawet jak wycofamy jakąś postać, to i tak nikt za nią nie wskakuje nowy, więc chyba na razie tej Klary do swoich wojowników nie będziemy mogli dołączyć, ale widzę, że możemy u magów po prostu chyba dodać nowe zaklęcia do ich grimuarów, tak jest. Mamy nowe miejsce i mamy już dosyć sporo czarów tutaj dodanych. Mamy strzałę Lisza, która trzy razy może zostać użyta, całkiem niezłe obrażenia chyba zadaje. Mamy szept pustki, jakoś tak. Co to robi? Może jeszcze raz spójrzmy. Tutaj jest po prostu zwykły atak. Aha, okej, okay. Jak uderzymy strzałą Lisza, to Gilbert też odzyskuje zdrowie, to jest dobra rzecz. Zmienimy to sobie z tą czarną strzałą zwykłą, której mamy co prawda więcej użyć, ale trzy strzały Lisza powinny wystarczyć, więc to sobie wywalmy. Możemy? Nie możemy, muszę się chyba cofnąć, zastąpić tutaj to właśnie strzałą Lisza, to tak zróbmy. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy jakiś czar, który powoduje obrażenia u jednego wroga. Jeśli wróg znajduje się na koniu, to jeśli znajduje się na koniu, to po prostu atak jest jeszcze mocniejszy. To już wiem. To już wcześniej sobie sprawdzaliśmy. Okej, to jest czar dobry na maga. Wrogiego maga. Cisza. Okej, to też może spowodować, że po prostu ma daleki zasięg ten czar, że wrogi mag nie będzie mógł w ogóle użyć magii w ciągu jednej tury. To brzmi jak przydatne zaklęcie, ale sobie zobaczmy, co tu jeszcze mamy. A,
Jakiś. Okej, okay, tutaj możemy uśpić wroga, to też, to chyba w sumie wezmę. Brzmi lepiej niż ta ciesza, bo możemy też uśpić przecież wrogiego maga. I to, co tutaj robi... Aha, to spowoduje, że ruch wroga jest po prostu mniejszy. Tylko spojrzę jeszcze na te zaklęcia inne, które tutaj mamy. Nie, to weźmiemy sobie to uśpienie. Dobra, to Gilberta mamy ogarniętego. Teraz Marcel. No, do Marcel chcę przejść. Dobra, i tobie jakie tutaj czary damy? Masz tak, dotyk, uzdrawiający dotyk, święta nowa i puryfikacja. Możemy też ten czar sobie wziąć. Ma bardzo mocną, ma dużą moc uzdrawiania i chyba dalszy zasięg niż, nie, taki sam zasięg jak uzdrawiający dotyk. Mamy też świętą dłoń. Okej, to też zmniejsza obrażenia od magii. Światło, uleczające światło. Okej, to jest dobre, bo to na dystans potrafi leczyć. I to będzie lepsze od tego leczącego dotyku, bo ma co prawda mniej użyć. Ale jeśli weźmiemy sobie do tego też ten hymn uzdrawiania, to będziemy mieli więcej możliwości uzdrawiania. Też mamy błogosławieństwo. Plus 5 do zdrowia. Za każdy uleczony status. Nie, to puryfikacja jest lepsza, mam wrażenie, od tego błogosławienia. To tak, Healing Touch sobie zmienimy na... Czyli ten uzdrawiający dotyk zmienimy sobie na... Gdzie to było? Na to. Dodamy sobie też hymn leczenia. Czy ja bym tą Holy Nowę zmienił? Chyba nie, purifikacji też nie. Nie, no bo Marcel ma głównie leczyć, więc ona tutaj nie musi mieć jakichś czarów atakujących wroga. Ale zobaczmy jeszcze co u Linarda. Fajnie, gdyby miał w końcu jakiś czar, który zaatakuje więcej niż jednego wroga naraz. To jest tak. Czar atakujący jednego wroga. Silniejszy niż uderzenie pioruna, ale ma mniej użyć. Tylko 3 użycia. Tutaj w przypadku pioruna mieliśmy 5, więc ja sobie ten piorun zostawię. Hydrobomba. Ale to nie. Hydrocyklon. Bym to tak przetłumaczył, ale to też atakuje tylko jednego wroga. Fala zimna też atakuje jednego wroga. Fala. Nie, to też jakiś atak związany z zimnym, ale też atakuje to jednego wroga. Po prostu to jest słabsze, ale ma. Nie, to jest silniejsze, ale ma mniej użyć. To jest słabsze, ma więcej użyć. I ściana mrozu. Okej, to po prostu ściana mrozu powoduje, że pojawia się na polu ściana z lodu i zasłania po prostu na przykład jakiegoś naszego sojusznika albo chroni samego Linarda przed atakiem. Nie mamy niestety dalej żadnego fajnego czaru, znaczy w ogóle żadnego czaru atakującego więcej niż jednego wroga, więc myślę, że weźmiemy sobie tutaj falę zimna. I w zasadzie tyle. Rozpocznijmy zatem walkę. Sobie tylko zrobię takie małe zwiedzanie przed. Czy mamy gdzieś jeszcze jakieś inne możliwości ataku? Nie, atakujemy frontalnie. Tutaj mamy w ogóle jakieś balisty, z tego co widzę, które pewnie będą mogły nas konkretnie razić i to z daleka. Łuczników na murach. Nie, dwóch łuczników na murach i dwóch magów. To tych magów podejrzewam będzie trzeba się jak najszybciej pozbyć. Byłem walka chyba będzie najcięższa ze wszystkich dotychczasowych przez te balisty i przez ilość wrogów. No ale mamy też przy okazji tutaj pomoc Balastara i jego ekipy. Mamy czarodzieja i mamy kapłankę, która też będzie leczyła. Dobra, no to w takim razie zaczynajmy walkę. Czy ja bym chciał jakoś przedstawić swoje postaci? Tak, no na pewno. Będę chciał, nie tu, tutaj będę chciał przedstawić, bo wiem, trzeba zmienić pozycję Francisco z pozycją Linarda. Bez sensu, żeby Mac stał na przedzie, a rycerz z tyłu. Zmieńmy też Marcel z Andreą i Leona z Karin. No i dobra, teraz już zaczynamy.
Trzeba będzie się... We are the rebels of Benario. Lord of Kallus, surrender now and avoid any unnecessary bloodshed. How amusing. The only ones causing unnecessary bloodshed are you and this little rabble. What are you jabbering about? You call yourselves rebels? A tacit admission that you are but shadows of the Empire's greatness. The Empire is reason, made manifest. An unprecedented machine, designed for that explicit purpose. I will admit, it is not without its failings. But as the first of its kind, such errors are mere deviations. The Empire will return to glory. It is an inevitable, self-sustaining system. People like you are but footnotes in the margins of history. You nobles sure do love to talk before a fight. So let me get this straight. If not for us pesky rebels, the Empire would just fix itself, huh? Naturally. For example, consider the Prime Minister Morin, a thoroughly corrupt and petty man. Under normal circumstances, the system would see him exposed and removed from power. And yet, because of you, he clings to office. Does it not stand to reason that his bloodshed is on your hands? What a load of crap. Any further conversation is just going to be a waste of time. Let's get this done with. Smash the gates and take the courtyard. What's the matter? Out of clever words? Words aren't the only thing the rebellion will soon find in short supply. Very well. Let Kallus be the rock of reason that smashes this ship of fools. Loose arrows! Bring them down! No i pogadane. Ogółem Iden wezwał Lorda Enrique do poddania się. Kallus was one of the bloodier battles during the last war. Take a good look at the wall. No i karetkę mamy, pewnie to słyszycie. Repaired well, but I'll wager there are still a few cracks somewhere. I don't see anything on the outer walls, but I'll keep an eye out. Okej, dobra, szybko podsumowując, Iden wezwał Lorda Enrique do poddania się, ten stwierdził, że oczywiście się nie podda, że będzie bronił Imperium, którego jego zdaniem jest świetnie zarządzanym systemem, to, że ma chwilowe kłopoty, to nic, jest to system tak stworzony, żeby naprawiał sam siebie i tylko winą rebeliantów jest, że tak się nie dzieje. Jako przykład podał tutaj skorumpowanego premiera rządów, ciekawe, że w takim systemie imperialnym mają premiera, no ale... mają premiera, który przez tą swoją korupcję w normalnym czasie w Imperium już dawno pożegnałby się z posadą, a przez to, że są rebelianci, no to utrzymuje się na tej swojej pozycji i że będzie oczywiście bronił Kallus do statka, ich wyrżnie i tak dalej, i tak dalej. No, na co stwierdziliśmy, że szkoda w ogóle słów, lepiej atakować. Gilbert jeszcze potem dodał, że że oblężenie Kallus podczas, gdy Imperium podbijało tę ziemię, było jedną z najcięższych walk w tamtej wojnie i że powinny po tamtych walkach pozostać jakieś wyłomy w murach. Ja jedyne nie widzę tutaj żadnego wyłomu w murach zewnętrznych, zresztą Iden też to powiedział. Widzę jakieś tu wyłomy, ale czy one nam coś dadzą pod kątem taktycznym, to nie wiem, to się może okaże później. No, no ale niemniej jednak nie ma na co czekać. Iden, dawaj jako pierwszy. Używamy oczywiście terana do bramy. Dalej, Francisco to samo. Razem brama ma 500 punktów życia, więc trochę nas tutaj... trochę sobie poczekamy, przynajmniej jedną turę, żeby ją rozwalić do końca. Dobra. Więcej już w tej turze bramę nie zaatakujemy. Teraz wypadałoby zaatakować łuczników i magów, którzy są na murach, więc
Tutaj mamy i Robina, i... Nie, tu jest Robin, a gdzie jest... Tu jest Karin. Czy my damy radę skończyć z jakiegoś miejsca ostrzelać tych przeciwników? Może dalekim strzałem się uda? Zwykłym atakiem raczej nie. Nie sięgniemy. Ale mamy już u Robina daleki strzał i tym powinniśmy sięgnąć. Tak jest, sięgniemy. Karin też tu podeślemy blisko. A w tej turze jeszcze nie zdoła strzelić, ale może w następnej. Po prostu czekaj. Leon tutaj. Linard. Nie, po prostu czekaj. Andrea na razie tu. Broń tego miejsca. Magowie na razie się nie ruszają za bardzo. Aż Linard mógłby podejść tam też zaatakować gościa na murach. Czy sięgniemy jakimś atakiem? Chyba nie, chyba żadnym, więc wiesz co, Linard, wycofaj się albo chodź po prostu może tutaj i potem w następnej turze zaatakujemy. Zobaczmy, co zrobi wróg. Nie mają, przez to, że są na murach, dalszy zasięg. Robinowi się oberwało i kurde, może zaraz nam paść, bo był mokry po prostu, a ten go zaatakował lodowym czarem. To mogło być bardzo nierozsądne z mojej strony, żeby włazić do tej rzeki. Jeśli ten nas ubije tym strzałem, to nie. Ech, przeżył, jeden życia mu zostało, ale przeżył. O, zobaczmy. O, dobra, balista ma daleki zasięg strzału. Ale możemy ruszać dalej. Dobra, to tak, Robin. Ty na razie nie atakuj, ty się ulecz. Jeszcze Marcel zaraz do ciebie podejdzie i ci pomoże. A zaatakuje za to Karin. Nie wiem, czy tutaj nią do wody wchodzić, czy ty... Gdybyś sięgnęła swoim dalekim strzałem łucznika, sięgniesz, dobra. Przynajmniej nie będziesz mokra. Dobra, łucznik padł. Teraz pora na Marcel, która nam tutaj naszego Robina uzdrowi. Próbujemy tego światła leczenia. Nie ma sensu na razie go uzdrawiać z jego negatywnych cech, takich jak na przykład to, że jest mokry, no bo stoi w wodzie, więc nadal będzie mokry, przynajmniej ja to tak rozumuję w ten sposób. No ale dobra, tym razem już Linard zaatakuje tego maga. Fajnie byłoby rzucić jakimś na tyle mocnym czarem, żeby jemu została resztka życia, ale chyba takiego czaru aż tak potężnego nie mamy. Musimy korzystać albo z... Czyst. Tym nie... O, mogę... Z chwilę obróciłem mapkę, znaczy mapkę, widok. Chciałbym... O, dobra. Ale co mi się tu robi? Ja chcę tylko... Okej. Mogę obracać mapką, dobrze. Tylko jest to takie trochę nieporęczne, bo jak sami widzieliście, ona mi tak, jak ją obracają, to mi co chwilę odskakiwała. Ale to jest dobre, żeby pod kątem coś atakować. Dobra. Okej, to tutaj mamy, tutaj już nic więcej nie zrobimy. Atakujemy w takim razie dalej wrota. Jeszcze Robert zaatakuje, a Iden będzie bronił. Dobra, wrota padły. A Ballaster mówi, żeby przygotować się do szarży. No i dobra, tylko tak, Iden, chodź tu. I będziesz bronił, chyba że mamy jakieś... Nie, nie mamy nic przydatnego, więc broń po prostu tej pozycji.
Leon. Ty chodź tu, na razie się tam nie wypuszczaj naprzód, broń. Andrea tutaj też niech broni. Gilbertem też możemy podejść. Jeszcze czaru żadnego nie użyjesz, bo masz za daleko do wrogów. I znowu atak na Robina, tak, i znowu jakimś zaklęciem mrożącym. Niestety. Trochę tutaj przekombinowałem, przeszarżowałem po prostu z tym podejściem Robina tak blisko. Oberwie z balisty. A, tym razem Andrea. No, troszkę Idenowi się obrywa. Dobra, i ruch sojuszników. Może byś nas tak uzdrowiła. O, tak, właśnie o tym mówiłem. Świetnie, sojusznicy są przydatni. Boję się trochę o Balastara, bo jego musimy utrzymać przy życiu, a on tak lubi lecieć mocno do przodu. Ale dobra, Robin. Aha, on jest zamrożony, w ogóle nie może się ruszyć, więc Marcel użyje zaraz purifikacji. Purifikacja, tak jest. Usuwamy negatywny efekt właśnie zamrożenia. No i teraz Robin, w takim razie ty się odwdzięczysz temu magowi i go zabijesz już. Bardzo dobrze. I dostał nowy poziom, świetnie. Dobra, Karin, chodź tu. Nie zaatakujesz nikogo, ale sobie po prostu poczekasz. Tak samo Linard może podejść po prostu tutaj bliżej. I też poczekać. Kurde, mogłem... Dobra, mogłem ich ruchy wykonać dopiero, kiedy nasza pierwsza linia pójdzie dalej. No nic, dobra. To tak, Robert. Zabijesz tego gościa. A tutaj zobaczcie, jak nam się ładnie w szpaler ustawili. Dobra, Leon. Chodź. Jak podejdziesz tutaj, to będziesz mógł być zaatakowany z kilku stron naraz, to później twój ruch wykonamy. Dobra, Iden. Zaatakuj tego. Ataki są dosyć słabe, ale wróg ma płytową zbroję również, więc się wcale nie dziwię, że dużo życia mu nie zabieramy. Dobra, Francisco, chodź tu. Już poszło zdeczka lepiej. I Francisco też zdobył poziom. Okej. Okay. Dobra, teraz Gilbert. Chodź tu. Zaatakujemy sobie... A może tym. Ubijemy żołdaka. Dobra, u Gilberta nie mamy dużo czarów do rzucenia, więc musimy też go trochę oszczędzać, muszę o tym pamiętać. Dobra, Andrea, ty tam się też nie będziesz pchała naprzód, tylko znowu będziemy korzystali z twoich możliwości strzelania z łuku i zaatakujemy sobie tego kapitana straży. Krok po kroczku i w końcu go dorwiemy. Leon, ty na razie czekaj, bo jak się... Chociaż wiesz co, chodź tu. W
tego miejsca wróg tylko będzie mógł cię od przodu zaatakować, więc nie ma źle. Trochę nas blokują przy tej bramie. Irytujące, nie powiem. O, i już balista nie jest obsługiwana. Ciekawa rzecz. O, w końcu jeden się jakoś obronił konkretnie, ale jego kontra też została obroniona. Dobra, i co zrobią sojusznicy? O, Celina cały czas uzdrawia Idena. Dobrze, przynajmniej Marcel nie marnuje czarów. Padł kapitan straży, bardzo dobrze. Tam się już stworzyło nam się tutaj konkretne błocko. Jak wejdziemy tam naszymi... No i wszedł tam Balastar. No właśnie, to co mówiłem, on uwielbia szarżować, ale przynajmniej szybko zabija wrogów. Jest na tyle mocny. No ale musimy dbać cały czas o to, żeby... No żeby on nie padł, tak? Bo to jest bardzo istotne. To jest warunek do zwycięstwa, żeby... Albo nie do przegrania może w ten sposób, żeby właśnie Balastar przeżył. Dobra, kogo my tu mamy? Balastara. Tak. Aha, nie pójdziemy dalej, bo to nam drogę blokuje wróg. To zaczniemy sobie od Francisco. Ty masz jakiś fajny atak ciekawy? Nie. To zaatakujemy po prostu tego wroga. Chociaż mogłem najpierw użyć tutaj Gilberta, żeby wyssał życie z przeciwnika, ale zobaczymy, czy użyjemy sobie strzały Lisza i zobaczymy, czy uzdrowimy się tylko o te 3 punkty życia, czy o więcej. Chyba o więcej. Okej, o więcej. Dobrze. I skoro teraz nam się tutaj droga otwarła trochę, to tak... Idem. Chodź tu. Dalej. Robert. Daj. Awansował nam. Leon, ciebie uzdrowimy najpierw, zanim ty tam ruszysz konkretnie do przodu. Teraz ruszaj. Dobra, teraz tak. Karin. Kurde, nie mam za bardzo ciekawej pozycji, żeby ruszyć, ale dobra, Andrea, przeskoczysz w końcu na miecz. Chodź tutaj. Powolutku się przesuwamy tam do przodu. Dobra, nie Linard, Robin, nie możesz tu dobiec, szkoda. Dobra, to chodź tu. Poczekaj, Linard teraz w takim razie pójdzie, albo Karin. Karin ma poziom 10, tak samo jak Linard, ale Linard ma trochę mniej doświadczenia, więc Linardem się tu ruszymy. I użyjemy sobie może po prostu ognia.
zabijemy tutaj jednego z wojowników. Tak zauważyłem, że magowie zdobywają swoje doświadczenie zdecydowanie wolniej niż cała reszta. Tego maga trzeba będzie się pozbyć, bo już mnie tu wkurza. Ale na razie niestety nie damy rady w niego strzelić. Zamroził nam Idena. A Gilbert przez to, że oberwał, dostał poziom życia. O, Iden się wkurzył i w końcu zaatakował jakimś krytycznym atakiem, więc bardzo dobrze. Mocno się na nim skupiają nasi wrogowie, więc muszę uważać, żeby na tego naszego Idena, żeby on nie padł, bo podobnie jak Ballaster, on nie może paść w trakcie walki, bo to by oznaczało naszą przegraną. Dobrze, że mamy tutaj tą Celinkę, która nas uzdrawia. Trochę mnie wkurza, że ten nasz sojuszniczy mag też rzuca cały czas te zaklęcie magii wody, bo ono tworzy całą masę błota. O, Ballaster jak walnie to konkretnie. Tworzy całą masę błota i potem jak nasi w to wchodzą, to są mokrze niestety. I to później wykorzystuje ten mag, rzucając zaklęcia magii lodu. Dobra. Leon, chodź no tu. Daj. Też. Nie no, nie zaatakujesz tego wroga tak czy siak. Ale zrób tak czy siak miejsce innym. Dobra, atakuj. Leon awansował. Teraz tak, Robert. Sure thing, Cap. Czy tu? Dobra, kolejny padł. Teraz Iden się zemści w końcu na tym magu. Jeszcze go nie zabijemy, ale poważnie go uszkodzimy. Ale w trakcie tej tury ten mag w końcu padnie. Zasłużył na to. Andrea go dobije, bo czemu nie? No, i w końcu pada gnojek. I kto tam dobiegnie do tego? Francisco, dasz radę tam dobiec? Nie dasz rady. Dobrze byłoby w takim razie tego gnojka zaatakować z dystansu, ale pytanie, czy ktokolwiek z naszych tam da radę? Karin może by dała radę z daleka strzelić. Awansowała nam nasza łowczyni. Teraz tak, Linard, ty masz krótki ruch, niestety chyba przez to, że jesteś mokry. Gilbert... Nie, to nie jest Gilbert, tu jest Gilbert. Ty powinieneś sięgnąć tam wroga. Shadowbarstem... Tak, zabijemy gościa. A, Ballaster chce się z nami rozdzielić. Ballaster powiedział, że powstrzyma Lorda Enrique przed ucieczką, a my mamy go po prostu dorwać. Czyli Ballaster z ekipą będą sobie tutaj stali po prostu przy bramie, tak myślę.
Dobrze, Marcel, kogo ty byś mogła tu uzdrowić? Leona chyba najlepiej, co? Bo ma tam raczej najmniej życia. Sięgniemy, no to światełkiem sięgniemy. Marcel też awansowała. Bardzo dobrze. No i tak, Robinem jeszcze musimy się przemieścić. Dobra, i czekamy. Aha, jeszcze Francisco, który też jest trochę życia mu zabrało. To użyjmy sobie w jego przypadku akurat mikstury zdrowia. Wróg pewnie teraz będzie na nas czekał. Wątpię, żeby oni się tam ruszyli. Tak. A sojusznicy też pewnie czekają. No właśnie. Eden! Slow and steady here. Keep an eye out for cracks in the castle walls. Hubert nam powiedział, żebyśmy się zatrzymali, pomyśleli przez chwilę i patrzyli na właśnie jakieś wyłomy w murach. Widzę, że jest tutaj i chyba chodzi o to, żebyśmy nie przeszli przez bramę, żeby balista się na nas, nas nie zaatakowała. Więc spróbujemy podejść do tej szpary, żeby centralnie móc zaatakować, chociaż ja zawsze preferuję atakować od flanki. Dobra, spróbujmy podejść do jednej z tych uszkodzonych części murów. Zobaczymy, czy będziemy mogli ją rozwalić, bo tak przez chwilę myślałem, że będziemy musieli wykorzystać balistę do zniszczenia murów, ale niekoniecznie tak musi być. Gilbert tutaj też jest trochę uszkodzony, to może Marcelli go teraz uzdrowi. Wiesz, on ma te swoje strzały Lisza, to może na razie nie. Luck is on my side. Yeah, yeah. Dobra, tak się przemieszczamy całą tą ekipą. Ale ja wolę swoich sił nie rozdzielać. Kto ty jest jeszcze trochę tak uszkodzony? Eden, no to Marcel, wiesz, kogo możesz leczyć. Tym razem użyjemy sobie hymnu uzdrowienia. Tego jeszcze nie było, więc zobaczmy, jak to wygląda. A, wszystko podobnie. Dobra, teraz tak, Robin. Przetestujemy umiejętność robienia wyłomów w murach na tej pierwszej szczelinie tutaj, znaczy na tych pierwszych uszkodzeniach w tym miejscu po prostu. Żeby się nie nadziać. Podejdziemy bliżej, na przykład tutaj na tą balistę. Myślę, że jak pójdziemy sobie tędy, później tędy, no to balista w nas nie będzie mogła trafić. As long as Sarah's safe, this whole world can rot. It's up to me. O, tych ruchów wroga czy sojusznika w tym momencie mogłoby nie być, bo żadne z nich nic nie robi. Trochę tylko to czas zabiera niepotrzebnie. Dobra, pytanie. Czy ty, Robin, będziesz mógł rozwalić tę ścianę w jakiś sposób? Tak. Po prostu użyjemy tarana. No i mamy wyłom. Tak, właśnie to. Właśnie to Gilbert miał na myśli, żeby ominąć tutaj te balisty. Understood. When your heart starts racing, slow down and take a moment. Let's get it done. Faktycznie to może się okazać bardzo przydatne omijanie tych balist, bo jeśli wróg by nam znowu tutaj zatarasował drogę, a ta balista mogłaby w nas walić bez przerwy i byłaby na pewno konkretnym wzmocnieniem dla armii przeciwnika. A tak jak zejdziemy ją od flanki, to już nie powinno być potem źle. Aha, jeszcze Marcel tutaj. Dobra, to chodź.
Dobra, ale teraz już nie, łucznika nie będziemy puszczali z przodu, tylko raczej wojowników, więc... Robert, chodź tu. Łucznik niech się raczej trzyma przynajmniej w drugiej linii. Whether words or swords, I miss nothing. The stronger the heart, the sharper the blade. Coming right up. Simple enough. Can do. Już mamy ponad godzinę, kurde, odcinka. Się tak, moi drodzy, zastanawiam, czy ja zaraz po tych ruchach właśnie nie zrobię przerwy przed ostatecznym starciem z Lordem, jak mu tam, Lordem, jakimś tam hiszpańskim. Nie Carlosem, Carlos był ostatnio, jak on się nazywa? Lordem Enrique. Dobra, już teraz sobie przypomniałem. Chyba tak zrobię. Bo jak stoczymy bitwę, potem będą scenki po bitwach i zanim będziemy mogli cokolwiek zrobić, to kurde, znowu czasu trochę minie. Więc podejrzewam, że jakieś półtorej godziny mogłoby się nawet odcinka uzbierać, a tego chcę uniknąć, więc myślę, że tak zrobimy. Moi drodzy, dzięki za oglądanie, jeśli oglądaliście oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podobało standardowo. Trochę niepotrzebnie znowu tego czasu w obozie spędziłem, bo 20 minut nam zajęło gadanie, mimo że już wszystkie aktywności takie pierdołowate wykonałem poza grą, ale wciąż ten obóz trochę za dużo czasu zabrał. No niemniej jednak mam nadzieję, że nie tylko walki wam się tutaj podobają, ale te takie wstawki fabularne również mimo wszystko, no bo już te poza bitwą, poza obozem, te rozmowy z generałem Isoro i tak dalej są takie w miarę ciekawsze niż takie small talki w samym obozie. No i co, moi drodzy, to tyle na ten odcinek. Zapraszam was na kolejny w środę, kiedy to dokończymy sobie bitwę z Lordem Enrique. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tych potomków poprzedniej rodziny królewskiej i w ten sposób wzniecimy rebelię jeszcze większą, aniżeli była dotychczas. Także co, liczę na wasze komentarze, lajki i subskrypcje. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!